Space Siege to hack and slashowy RPG science fiction twórców legendarnego Dungeon Siege. Jest 22 stulecie. Ludzkość rozpoczęła kolonizację kosmosu. Niestety nie wyszło to jej na dobre. Bardzo szybko natrafili bowiem na wybitnie wrogą rasę Kerak. Obcych, którzy najpierw bez ostrzeżenia wyrżnęli odkrywców, potem zaś przypuścili szturm na Ziemię. Dowódcy obrony planetarnej nie mieli wyjścia, musieli zarządzić ewakuację ojczystego świata. Niestety, nie wszystkim się udało. Wiele statków zostało zniszczonych, na inne dokonano abordażu. My wcielamy się w postać Seta Walkera, wojskowego inżyniera jednego z okrętów, na który przypuszczono szturm. Początkowo wydaje się, że nasza rola w całej historii ograniczy się jedynie do pomocy w naprawie statku i ochrony odwrotu załogi do komór kriogenicznych. Jednak gdy budzimy się w kompletnie zrujnowanym pomieszczeniu, a dookoła nie widać żywego ducha, jasnym staje się, że na naszych barkach spoczywa los okrętu, a może nawet całej ludzkości? Tak, tak, tego do końca nie wiadomo. Znakomita fabuła Space Siege'a charakteryzuje się bowiem nie tylko częstymi zwrotami akcji i zaskakującymi wątkami. Jest również nieliniowa. Podejmowane przez nas decyzje mają zasadniczy wpływ na rozwój wydarzeń oraz zakończenie całej opowieści. Space Siege ma wszystkie elementy rasowego hack and slasha. Wykonujemy dużo ciekawych, ale niezbyt skomplikowanych zadań. Zdobywamy doświadczenie, rozwijamy postać, uczymy ją nowych ataków specjalnych i zapewniamy jej coraz lepszą broń i pancerz. Podstawowe różnice w stosunku do klasycznych tytułów tego typu, jak chociażby Dungeon Siege'a, wynikają z umiejscowienia akcji w przyszłości. Walczymy głównie bronią palną i granatami. Musimy trzymać wroga na dystans i przy pomocy specjalnych przewrotów starać się unikać jego pocisków. Warto też wykorzystywać elementy otoczenia, jak beczki z paliwem czy butle z gazem. Po ostrzelaniu mogą one odłamkami dotkliwie zranić pobliskich przeciwników. Wszystko to sprawia, że akcja w Space Siege'u jest jeszcze szybsza od typowego hack and slasha i nabiera elementów gry zręcznościowej, dzięki czemu jest znacznie ciekawsza. Kolejna nietypowa rzecz to cyberwszczepy. Znacznie poprawiają one poszczególne funkcje Seta, ale jednocześnie pozbawiają go człowieczeństwa. Z każdym kolejnym implantem bohater jest silniejszy, ale coraz bardziej przypomina cyborga. Podkreślić należy wyjątkowo dopracowany tryb wieloosobowy Space Siege'a. Nie dość, że umożliwia on zabawę aż 4 graczom w bardzo lubianym trybie kooperacji, to jeszcze na potrzeby multiplayera przygotowano zupełnie nowe scenariusze, niezależne od kampanii dla pojedynczego gracza. A jako że autorzy gry już teraz zapowiadają możliwość dociągania dodatkowych plansz, zapowiada się kolejny hit na scenie action RPG.